Małgosia, bardzo się cieszę, że dzisiaj się widzimy na Flash Fashion Night, tylko tak myślałem, czy ciebie jeszcze kręcą w ogóle takie imprezy i dlatego tak miło, że jesteś. Wiesz co, faktycznie dawno mnie nie było na takiej imprezie, ale miło też się nieraz wystroić i tak się wiesz. Ktoś cię musiał przekonać, czy to zadecydowało, że kurde, ale na Party Fashion Night to będę? Dostałam zaproszenie, a to co mnie przekonało to duet, który mnie ubrał MMC. Jestem od dawna fanką, ja też się interesuję modą, więc jakby na tym naszym polskim rynku modowym to jest taka marka, która zawsze mnie przyciągała. No i później ta sukienka and I was like, oh my god. Znaczy widać, że skrojona pod ciebie, ale pewnie też to jest efekt waszej fantastycznej współpracy. Tak, no wiesz co, jak ja byłam na przymiarkach, to ja mówię, Ilona, dawaj więcej, mocniej. Także raczej się udała ta współpraca. Ostatnio miałem okazję cię zobaczyć w Gdyni podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. No i tam Zadra królowała z tobą i myślałem sobie, no dobra, pewnie jakaś mała rola, ten też już jakąś miałaś kiedyś w przeszłości, a tutaj po prostu pierwszy plan. I jakby niektórzy, którzy może nie obserwują twoich zmagań i tego, co robisz, pomyślą sobie, ale to Margaret jest aktorką? Jak to jest? Margaret nie jest aktorką, ale w sumie bardzo mi się spodobała ta przygoda. Tak, spodobała mi się ta przygoda i chciałabym w tę stronę też się rozwijać, bo ja teraz obchodzę 10-lecie mojej kariery muzycznej i, no i fajnie próbować nowych rzeczy. To aktorstwo przyszło tak przypadkowo przy tej Zadrze, ale naprawdę świetnie się bawiłam i chyba to nawet fajnie wyszło, w sensie fajnie to wyszło po prostu. Więc dużo muzycznego też tam jest kontentu. Tak, więc dużo super. Muzycznego i takiego, wiesz, taka penera z bloków. Ja tak się... Grałaś ja to, czy byłaś nią. Ja potrafię penerę, no. Super. Ale powiedziałaś, że chciałabyś się rozwijać w tym temacie. Co to dokładnie znaczy? Bo pewnie w głowie jakiś pomysł albo propozycje są. Nie wiem, o co. Wiesz co, nie, właśnie nie mam żadnych propozycji, natomiast po tym festiwalu w Gdyni, bo też ja do momentu tego festiwalu ja nie widziałam tego filmu, więc dla mnie ta moja rola i to, jak ja tam wypadłam, stała pod wielkim znaczem zapytania. Natomiast wychodząc ze spektaklu, z seansu, miałam tak, że okej, dobra, jest okej. Więc jakoś tak nabrałam ochoty na rozwój w tym klimacie. Nie mam żadnych propozycji, ale na pewno na początek chciałabym się też podszkolić, żeby w ogóle tak jakoś profesjonalnie podejść do sytuacji. No dobrze, i teraz dzisiaj jest, słuchaj, tej błysk, czerwień, wszystko się zgadza. I co, za chwilę, jak ta magiczna sytuacja się zakończy, to wracasz do siebie, do swojego miejsca, tam po prostu w środku lasu, tak. I zamieniasz to wszystko na dresy? Tak, wracam do lasu, tam wiesz, pieski, błotko. I też jest pięknie. Czyli są dwie Małgosie albo nawet więcej. Nie, no wiesz, to jest po prostu harmonia i chyba tej harmonii szukałam.